A gdyby tak cofnąć czas, drodzy, nie wiem, czy czasami macie takie myśli, gdyby można było cofnąć się w czasie, no właśnie, co wtedy byście zrobili? Ja z pewnością podjąłbym kilka innych decyzji, być może w takiej czy innej sytuacji zachowałbym się nieco inaczej. No, problem jest niestety taki, że niestety nie jesteśmy w stanie cofnąć się w czasie i naprawiać swoich błędów. Dlatego witam Was dziś, 8 lipca, w poniedziałek 2024 roku. Witam Was serdecznie z parafii Ewangelicka Augsburskiej w Miechowicach i jak każdego dnia zapraszam do tego, by wysłuchać Słowa Bożego, które przygotował dla nas przewodnik z Biblią na co dzień. I tak na dzisiejszy poniedziałek mamy słowo z 5 Księgi Mojżeszowej z 11 rozdziału w 7 wersecie. Wasze oczy widziały całe to wielkie dzieło Pana, którego dokonał. Zaś drugi fragment wyjęty jest z drugiego listu apostoła Piotra, gdzie w 1 rozdziale, 16 wersecie, te znajdujemy słowa. Oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Drodzy, no właśnie, nie da się cofnąć czasu, natomiast warto korzystać z tego wszystkiego, co już jest poza nami, z naszej historii, z naszych doświadczeń, z naszych dobrych, jak i błędnych decyzji, nie tylko naszych, ale też również innych. I o tym mówi nam dzisiejsze słowo z 5 Księgi Mojżeszowej, dlatego że Izrael jest dokładnie w punkcie, w którym już kiedyś był. Są w miejscu, w którym za chwilę na nowo będą podejmować decyzje dotyczące swojej przyszłości i mają świadomość tego, że kiedyś podjęli decyzję, by pozostać, by nie przechodzić dalej, by nie wchodzić do ziemi obiecanej. Zapomnieli o wielkich obietnicach Pana i zapomnieli o tym, że to Bóg jest tym, który ich prowadził. Dlatego Mojżesz przypomina im wszystko to, co było. Przypomina im wielkie dzieła Pana. Przypomina im tego, który prowadził ich w słupie ognia, w słupie obłoku, który każdego dnia okazywał swoją troskę, ale który też dał im niesamowite obietnice. Dlatego warto pamiętać o tym wszystkim, co jest poza nami, dlatego że dzięki temu możemy dziś podejmować inne decyzje. Możemy nie myśleć o tym, co będę zmieniał, ale jestem w sytuacji, w której mogę podjąć dobrą decyzję, opierając się na Bożym Słowie i Bożym prowadzeniu. Nie wiem, w jakim miejscu swojej historii jesteście dziś, ale bez względu na to, gdzie jesteście, co przeżyliście, zawsze można na nowo zaczynać swoją drogę z Panem. Zawsze na nowo można kształtować drogę, która jest przed nami, bo Bóg jest tym, który w Jezusie Chrystusie jest drogą, prawdą i życiem. A nasza historia to historia tego, byśmy podejmowali dziś dobre decyzje, by pójść za tym, który daje życie i który pozwala żyć w prawdzie. Życzę Wam, drodzy, dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem.